trener Dariusz Dudek powiedział o tym meczu krótko, dosadnie. Pierwsze koty za płoty. A w twojej ocenie, jak byś nazwał ten mecz? Przede wszystkim na pewno wygrywaliśmy 1-0 i przegraliśmy przy własnej publiczności. Na pewno jest żal, bo widać po chłopakach, widać po wszystkich, że gdzieś inaczej sobie to wyobrażaliśmy, ten pierwszy mecz, tym bardziej, że wiadomo, inauguracja Ekstraklasy na stadionie naszym, przyszli kibice, dopingowali na stałe spotkanie. Natomiast no, do pewnego momentu gdzieś wyglądało to dobrze i później gdzieś przypadkowa ręka w polu karnym, zinterpretowana przez sędziego jako rzut karny i później strzał zza pola karnego. I przegraliśmy 2-1. Teraz musimy myśleć nad następnym, kolejnym spotkaniem, żeby odrobić te stracone punkty. Wróćmy jeszcze na moment, Piotr, do tej ręki. Twoim zdaniem były podstawy? Nie chcę, żebyś oceniał pracę sędziego, tylko jakie były twoje odczucia dotyczące tej ręki? Czy ciężko to oceniać? Na pewno jest to ręka przypadkowa i no, nawet co ja teraz powiem, to nie ma znaczenia, bo wiadomo, interpretacja sędziego jest interpretacją sędziego, więc nie koncentruję się na tym. Dla mnie była to ręka przypadkowa, natomiast no, tak jak widzieliśmy, był rzut karny zagwizdany przez sędziego, więc nie mamy o czym dyskutować. Oczywiście nie mam o czym dyskutować, ale ta ręka, ten karny z pewnością podciął wam skrzydła. No na pewno, tak mówię, wygrywaliśmy przez większość spotkania, część spotkania. Może brakło troszeczkę przytrzymania piłki w drugiej połowie, żeby tą grę uspokoić, bo jednak Piast umiał to zrobić i gdzieś konstruował akcję i udało mi się w konsekwencji tego wygrać. Przed wami mecz w Lubinie, nic straconego, to dopiero początek sezonu. Myślę, że ten mecz w Lubinie pokaże troszkę inną twarz Zagłębia. Na pewno. Przeciwnik też widać jest dosyć rozpędzony, bo wygrał pierwszy mecz na Warszawie u Mistrza Polski, więc grali bardzo dobrze, ale każdy mecz jest inny i my musimy też się dobrze do niego przygotować. Podnieść się po dzisiejszej porażce, na pewno wymazać z pamięci i postarać się tylko wyciągnąć odpowiednie momenty, bo było dużo momentów dobrych w tym meczu i na pewno głowy do góry gramy o punkty w Lubinie.